fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o nie. Zapowiedź męki Jezusa. Choć jest już ponad 2000 lat od tych wydarzeń, wciąż nas prowokuje. Wciąż dla nas jest trudnym tematem, który rodzi pytania. A czy to było konieczne? Czy nie mógł Pan inaczej tego ułożyć? Po co ta męka? Takie myślenie pokazuje, jak my pragniemy być mądrzejsi od Boga, od Jego opatrzności, Jego planów. Potrzeba naszej pokory w spojrzeniu na tajemnicę obecności Boga pośród nas. Nie bójmy się tajemnicy krzyża, zbawczej męki Pan. Nie bójmy się, że zmartwychwstanie rodzi się poprzez kosztowny dar z siebie. Mówmy raczej: ufam Tobie, Panie, choć nie wszystko rozumiem z tego, co czynisz dla mnie, ale wiem, że to miłość. Jednym z kluczy do mądrości chrześcijańskiej jest uznanie wielkości i ogromu Bożej miłości. Uznanie też naszej małości, uznanie podłości naszego grzechu. A kiedy odkryjemy, że Boża miłość jest tak blisko, to mówmy ze świętym Augustynem, który ze łzami poruszonego serca wołał: późno Cię umiłowałem, Boże mój, późno Cię umiłowałem, moja miłość. Maryjo, bądź z nami, pomagaj nam odkrywać bliskość i dobroć Jezusa w Jego ofierze za nas. Pomagaj nam pokochać Jego Golgotę. Stań z nami pod Jego krzyżem, kiedy bierzemy do ręki różaniec, ściskamy Jego krzyżyk. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.